Witamy na konferencji prasowej przed meczem 9 kolejki PKO BP Ekstraklasy. W piątek o godzinie 18 rozpoczniemy kolejkę meczem z Widzewem Łódź tutaj u nas na Suzuki Arenie. Jest z nami trener Kamil Huzera. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Oraz przedstawiciele mediów. Dzień dobry. Cenię do zadawania pytań. Dzień dobry, panie trenerze, a ja tradycyjnie o listę nieobecności spytam, bo takowa pewnie jest. Co się zmieniło, który z chłopaków do pana dyspozycji, a których nie będzie? Nie zmieniła się sytuacja Petrowa, nie zmieniła się sytuacja Takacza, czyli ich na pewno nie mam do dyspozycji. Na dzień dzisiejszy pozostali zawodnicy są w treningu i mam nadzieję, że będę miał wszystkich do dyspozycji. Rozumiem, że Piotrek Malarczyk także trenuje. Tak, Piotr też jest w treningu, także tak jak powiedziałem, wszyscy są do dyspozycji i gotowi do tego, żeby wygrać mecz. Mówił pan o sporej jeszcze dolegliwości bólowej u Briczaga. To minęło? Nie minęło. Nie minęło. Jest ten ból jest, ten ból się troszkę wycisza, za chwilę wraca. No, tego typu uraz, że tak to wygląda, ale trenuje. Trenuje z nami, podejmiemy decyzję, czy będzie gotowy do tego, żeby zagrać od początku. A jeśli będzie gotowy, to zagra pan na czterech obrońców? Jest taka możliwość. Nie, no wiadomo, no mamy swój pomysł na ten mecz, tak? Wiemy też, że zmiany w Widzewie nastąpiły i też grają troszkę inaczej. Także my też do tego musimy się ustosunkować i mamy na ten mecz swój pomysł i zobaczymy, który wdrożymy. Widzew w tym ostatnim meczu wygranym przed własną publicznością z Krakowią zaprezentował się naprawdę z dobrej strony. Zaprezentował mądrą piłkę przede wszystkim. No widać, że no wiadomo, zmiana trenera i filozofia też trenera jest taka jak podobna do tej, którą cały czas prezentował, choćby w Stali Rzeszów. Także na pewno tam będzie gdzieś tam nastawienie na tą grę krótkimi, nazwijmy to kombinacyjnymi podaniami, ale też są w tym wszystkim bardzo konkretni i widać tam nową energię i widać, że ten zespół na tą chwilę chwycił trenera, myśliwca. Także ciekawy mecz przed nami. No i ciekawa też drużyna, bo są tam indywidualności, zawodnicy, którzy robią różnicę na boisku. No to na pewno, no w Ekstraklasie każdy zespół ma takich zawodników, natomiast ja jestem przekonany, że jeżeli będziemy robić to, co do nas należy, to wygramy ten mecz i z takim nastawieniem wychodzimy. Niektórzy mówią, wyłączmy Bartka Pawłowskiego i będzie łatwiej, ale to chyba za proste byłoby. Zdecydowanie za proste. Przegrała Korona Kielce mecz w Szczecinie z Pogonią. Nie tak miało być, tej serii znów brakuje. W dalszym ciągu na ostatnim miejscu. To wejście w ten sezon już trwa i to idzie tak no, dosyć mocno jak po grudzie. Trzy mecze do kolejnej przerwy reprezentacyjnej, trzy chyba niezwykle ważne mecze i wypadałoby od tego najbliższego piątku rzeczywiście zbierać komplety punktów. No tak, komplementy pod tytułem nasza gra wygląda bardzo dobrze, ona jest przeorganizowana, jest kierunek pracy, kierunek gry, jest to wszystko jest nadane. No przestaje to jakby w naszych oczach gloryfikować siebie, bo wiemy, że tych punktów nam bardzo brakuje i wiemy, że każdy mecz przed nami jest na wagę złota i tak też podchodzimy do tych zawodów i wiem, że damy radę, musimy być sobą, musimy być mocniejsi i nie możemy popełniać takich błędów, jak mimo wszystko popełniliśmy w Szczecinie i wiem, że takie nam się nie przytrafią. Czy w związku z tym, że no to Korona musi dyktować tutaj w piątek warunki i Korona musi od pierwszej minuty nastawić się na atak. Rozważa pan wyjście dwoma napastnikami? Korona przede wszystkim ma swój plan na ten mecz i pewnie w niektórych fragmentach będziemy wysoko, pewnie gdzieś tam będziemy musieli też niżej pobronić, także no jesteśmy przygotowani na ten mecz i to jest najważniejsze dla mnie i pewne rozwiązania oczywiście są w głowie. Dzisiaj mamy ten plus, że potrafimy płynnie przechodzić do niektórych
faz gry i to jest na pewno budujące i wiem, że to wykorzystamy. Wiem, że pan zawsze będzie bronił swoich piłkarzy i to jakby naturalne. Taki pan ma charakter, ale nie uważa pan, że Jewgeni Szykawka jest jednak cały czas pod formą od początku tego sezonu? Jeżeli nie wygrywamy meczów, to rzeczywiście można by powiedzieć, że wszyscy jesteśmy pod formą. Wiemy, że cały czas Szyki mocno pracuje, tak, na to, żeby zdobyć gola i tu jakby pod kątem zaangażowania i realizacji założeń stricte taktycznych nie mamy zastrzeżeń. Zastrzeżeniem jest jedna najważniejsza i tego wymaga się od napastników, żeby zdobywał gole. Na dzień dzisiejszy tego nie robi. No de facto nawet nie ma sytuacji. No tak, ale tak jak powiedziałem, no daje temu zespołowi też sporo innych rzeczy i jest innym typem też napastnika od Adriana, tak? Adrian znowu ma gola, tak? I tu jest naprawdę, są ciężkie decyzje, wiemy jaki przed nami jest mecz, wiemy też jak mocno fizycznie pracuje Widzew, tak? I to na pewno się zmieniło na plus zespołu z Łodzi. Wiemy, że my też musimy być bardzo mocno przygotowani w tym aspekcie gry. I tak jak powiedziałem, no szukamy, mamy na to plan i ja nikogo, żeby była rzecz jasna, nikogo publicznie linczował nie będę, ale nie jest to tak, że my wewnątrz na analizach uciekamy od pewnych rzeczy. Jest świadomość tych chłopaków, tam jest cały czas wyciąganie tych złych rzeczy. Oczywiście dobre pokazujemy, ale te złe rzeczy musimy mocno wytłuszczać, bo one powodują to, że jesteśmy, gdzie jesteśmy i nie, to się nie tyczy tylko i wyłącznie Szykiego, tylko też pozostałych zawodników, których na zmiany wprowadzamy do zespołu i oczekujemy od nich tego, żeby ten zespół wzmacniali, dając zmiany. Nie zawsze to się sprawdza, ale każdy jest tutaj oceniany i swoją przydatność do zespołu na bieżąco monitorujemy i przyjdzie moment, w którym będziemy musieli podejmować decyzje. Ciekoński po raz pierwszy w tym sezonie trzykrotnie musiał wyjmować piłkę z siatki swojej bramki. Trudno mieć jednak chyba pretensje do tego młodego bramkarza. Przewiduje pan tutaj zmianę, czy raczej zostawiamy Xaviera? Analizowaliśmy te stracone bramki i jak to w każdej bramce, zawsze można zrobić więcej, zawsze można powalczyć. Natomiast całokształt gry Xaviera jest naprawdę, naprawdę dobry, tak? I on nam daje pewne też możliwości i rozwiązania z tyłu i ważna tutaj dla nas jest też ta stabilizacja gry, bo jak pewnie zauważyliście i my też to obserwujemy, naprawdę z różnych względów tej stabilizacji w zespole, w składzie nie ma za dużej, tak? Jest bardzo dużo rotacji. Ja już nie mówię personalnych, ale jest bardzo dużo takich rotacji nawet na pozycjach, tak? Ci zawodnicy z różnych względów muszą być przesuwani na pozycje, na których nie do końca się czują najlepiej, ale na takie rozwiązanie jest potrzebą chwili i naprawdę musimy iść tutaj w kierunku, chcemy iść w kierunku stabilizacji, no na wszystkie rzeczy nie mamy wpływu, ale to, co nam gwarantuje pewne rzeczy, to na pewno będziemy utrzymywać. Dziękuję za tę część dotyczącą tego meczu piątkowego, a z innej beczki chciałbym spytać pana o Michała Probierza, bo już potwierdził PZPN, że został selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak pan ocenia ten wybór i tę osobę na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych? No decyzja, przede wszystkim decyzja została podjęta i tą decyzję trzeba uszanować, trzeba ją wspierać i na pewno nowy etap dla trenera Probierza i z wewnątrz środowiska, zna to środowisko dobrze i trzeba kibicować przede wszystkim naszej reprezentacji i czas pokaże, czy był to dobry wybór. Atutem trenera Probierza jest to, że przechodzi z młodzieżówki do pierwszej reprezentacji?
Myślę, że może to być atut pod warunkiem takim, jakie są ustalenia trenera Probierza i filozofia jego pracy, co będzie chciał w tej reprezentacji zmienić, bo na pewno zmienić sporo trzeba. Dziękuję. Dzień dobry, trenerze. Ode mnie jedno pytanko. Zastanawiam się, czy po tych 7 spotkaniach rodzi się jedna w głowie, bo to są mimo wszystko tylko 4 punkty. Oczywiście chwali mi Koronę za styl, ale czy rodzi się w pańskiej głowie, w głowach sztabu taka myśl, żeby mimo wszystko zagrać może nieco pragmatycznie, troszeczkę z dala od swojej wizji, zdobyć kilka cennych punktów, a potem wrócić do swojej myśli. Czy to jednak nie jest styl pracy Kamila Kuzery? Pragmatycznie, no to jest takie modne słowo teraz, czyli w krótkim skrócie uprościć mega granie, tak? I oczywiście, że tak można zrobić, tylko ja daleki jestem od tego, żeby to wszystko wywracać. Gdybym w tym, co robimy, nie widział progresu, jeśli chodzi o zachowania piłkarzy, bo progresu, jeśli chodzi o wynik, rzecz naturalna w tej chwili nie ma, ale kierunek pracy nadany jest odpowiedni i tego się będę trzymał, bo uważam, że piłkarze powinni być świadomi tego i my jesteśmy trenerami po to, żeby tych piłkarzy rozwijać i żeby zespół czuł się dobrze w tej grze, bo ja wierzę, że i widzę też, że naprawdę fragmenty mamy bardzo dobre, a brakuje nam momentów i na pewno nie będziemy tutaj schodzić ze ścieżki rozwojową w taką, nazwałbym to chyba panikę, bo to tak można by było odebrać, a tutaj żadnej paniki w klubie nie ma, żadnej paniki w szatni nie ma. Oczywiście jest bardziej czerwone światło na to, że ta granica błędu naprawdę się mocno, mocno do nas zbliżyła i musimy naprawdę mocno, mocno pracować na to, żeby jak najszybciej tą sytuację odwrócić, bo 3 porażki z rzędu sprowadziły nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Gdybyśmy gdybali w tych 3 meczach przegranych seryjnie, w których nie powinniśmy przegrać, ale mimo wszystko przegraliśmy. Gdybyśmy mieli 3 punkty więcej, dzisiaj też mielibyśmy inną sytuację, ale wiem, że ta praca, którą wykonujemy, pozwala myśleć o tym pozytywnie i wierzyć w to, że stać nas na to, żebyśmy my zaczęli punktować seryjnie. I żeby się wydostać z tego miejsca, musimy to zrobić i jestem przekonany, że zrobimy to już od tego meczu. Cześć. No, proszę. Nie, o żadnej karze nie ma mowy, to gdzieś tam było zaplanowane wcześniej, ja też o tym poinformowałem zawodników, wchodzimy w taką część już rozgrywek, że rzeczywiście nawet ta gra na 4 poziomie, okej, pozostawia tam wiele do życzenia, tak? Natomiast zawsze to jest rywalizacja, nie tylko treningowa, zawsze to jest przeciwnik z zewnątrz i biorąc pod uwagę ostatni mecz, tak powiedziałem, nie ma tu żadnej kary, nie rozmawiajmy o tym, żeby siebie karać, to jest tylko po to, żeby zawodnik miał rytm meczowy i jasny temat, ja wiem, w jakiej jestem sytuacji i każdy z moich zawodników jest dla mnie dzisiaj na wagę złota i nie jest powiedziane, że jeżeli dzisiaj zagrałeś w rezerwach, to za chwilkę nie będziesz grał w pierwszej 11, także tylko i wyłącznie dobro zawodnika. Dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Gościem drugiej części konferencji jest Miłosz Trojak. Dzień dobry, Miłosz. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry, Miłoszu. Jeśli mogę na początek
Nie jest komfortowa sytuacja dla nikogo. Dla was, dla kibiców, dla nas, że od początku sezonu jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli i cały czas musimy w nią patrzeć i drżeć o kolejne wyniki. A tak de facto to wygląda. I tak jak trener dzisiaj powiedział, to mówienie o tym, że nieźle się prezentujemy, no niewiele zmienia, bo punktów z tego nie ma. No, ma pan na pewno rację, bo nikt chyba z nas się nie spodziewał, że tak wystartujemy. Ja w okresie przygotowawczym, patrząc na tą drużynę, nie do końca mi się chce uwierzyć to, w którym jesteśmy teraz miejscu, bo naprawdę ta drużyna zrobiła duży postęp. Patrząc rok wstecz, wydaje mi się, że mamy kadrę dużo, dużo lepszą. Tak jak cały czas mówię, ja bardzo wierzę w tą drużynę. Wiem, że to jest ciężki dla nas, dla wszystkich okres, dla nas, dla sztabu, dla całej społeczności Korony Kielce, ale ten klub, ta drużyna już pokazywała, że potrafi się podnieść z każdego kryzysu. Wierzę, że ciężką pracą, którą robimy codziennie na treningu, uda się to nam zrobić i zaczniemy teraz punktować. Wygramy z Widzewem, złapiemy serię i szybko wyjdziemy z tego dołka. Czy to nie jest też tak, że wiosną, gdzie byliście chwaleni za zdobywanie punktów, szczególnie tutaj na tym stadionie, przed własną publicznością, seryjnie, walczyliście o utrzymanie i mieliście świadomość tego, że gracie o swoją przyszłość. A teraz na początku następnego sezonu jest tak, że to dopiero pierwsze kolejki i że nie do końca jest, nie powiem, że zaangażowanie, bo to widać. Natomiast wówczas nie było takiego odpuszczania. Każdy indywidualnie do samego końca w każdej akcji, a tutaj czasami wydaje się, że niektórzy mówią, jak ja nie zdążę, to kolega to naprawi, a jak nie naprawi, no to się nic nie stanie. Po części też tak uważam. Myślę, że wtedy nie mieliśmy marginesu błędu. Z tyłu głowy było to wszystko właśnie tak zaplanowane, że każda piłka była najważniejsza. Teraz myślę, że w głowach jest to, że jest to początek sezonu i może nie walczymy, bo walczymy na tym boisku i widać to po chłopakach, ale nie jesteśmy skoncentrowani przez 90 minut na 100%. Są momenty, gdzie się wyłączamy, tak jak właśnie pan powiedział, że teraz nie pobiegnę, a może coś się nie wydarzy. Wtedy czegoś takiego nie było. Myślę, że ostatnio sobie po pogoni o tym porozmawialiśmy, pokazaliśmy właśnie sobie te momenty i tak jak powiedział to trener Kuzera, my jesteśmy taką drużyną, która jak się włączy na, nie wiem, 2-3 minuty, to zazwyczaj dostajemy bramkę i tak jest w tym sezonie. Musimy po prostu być cały czas skoncentrowani, pozytywnie do siebie podchodzić, musimy jeden drugiego nakręcać, żeby gdzieś te zwycięstwa po prostu były. No na pewno ta liga jest tak specyficzna, że wydaje mi się, że każdy może wygrać z każdym, ale tak jak mówię, no jeżeli my wyjdziemy na swoim poziomie, to możemy wygrać z każdym. Na pewno Widzew ma swoje atuty, dzisiaj ich będziemy analizować. Tak jak cały czas mówię, no ja bardzo wierzę w tą drużynę, bo naprawdę mamy wiele jakości. Ja widzę na treningu w tych chłopakach chęć, duże umiejętności piłkarskie. I wydaje mi się, że z pomocą kibiców, bo na pewno tak będzie, wygramy to spotkanie. No na pewno nie, tak jak mówię, no musimy być skoncentrowani, bo marginesu błędu już nie mamy po prostu. Jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, tylko cieszy to na pewno, że każdy w tej szatni wie o tym, że jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. I musimy bardzo mocno pracować na tym boisku o każdą piłkę, żeby właśnie tak jak pan powiedział, z tamtej rundy wróciły te zachowania, gdzieś jedność, braterstwo i walka o każdą piłkę. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są? Michał, włączysz mikrofon? Jeszcze raz. Może to jest właśnie taki moment, bo mówisz o tym marginesie błędu, którego brakuje. Właśnie o to, aby ta drużyna, patrząc na to, jak prezentowała się w poprzednim sezonie,
zaczęła punktować i po prostu przypominała w 100% ten zespół z poprzedniego sezonu. No też tak uważam. Myślę, że właśnie ta drużyna chyba po prostu musi mieć nóż na gardle, bo w tamtej rundzie każdy mecz było 6 punktów i doszliśmy do takiego momentu w tym sezonie, że mecz z Widzewem zaczyna się tak samo, o 6 punktów. Każdy kolejny mecz będzie o 6 punktów. Ale to też jest tak, że mamy sporo tych meczy, w najbliższych 3 meczach, jeżeli zapunktujemy dobrze, no to zaraz możemy być w połowie tabeli. No tak jak mówię, ja wierzę bardzo w ten zespół, bo ja widzę ich codziennie na treningu, no widzę tą jakość. Po prostu no też nie mamy trochę tego szczęścia, bo z Pogonią strzelamy na 2-0 i jest delikatny, spalony. Nie wiem, stop klatka też mogła być zdecydowanie inna i byśmy wygrywali 2-0, no ale tak jak mówię, teraz się skupiamy na meczu z Widzewem. Wiemy, że u siebie jesteśmy całkiem inną drużyną. Mamy wsparcie 12 zawodnika i wierzę, że po meczu z Widzewem wszyscy będziemy się cieszyć z 3 punktów, bo tylko i wyłącznie będziemy grać o te 3 punkty. Dziękujemy. Zachęcamy do kupowania biletów w wybranych salonikach Kolportera, w sklepie Kibica, a także online. Piątek, godzina 18. Wspólnie z Miłoszem i całą drużyną oczywiście zapraszamy na stadion, prawda? Tak, jasne. Dziękuję. Dziękujemy.